Szamek, to co dzisiaj nie udało w Planicy, udało się w Zakopanem, czyli zdobyć punkty Pucharu Kontynentalnego. Jak oceniasz dzisiejsze próby? No myślę, że dzisiejsze skupy jakieś tragiczne nie były. Były całkiem niezłe, ale muszę przegadać z trenerem, bo nie wiem co tam się dzieje, bo w serii próbnej potrafię skoczyć daleko, a przyjdzie z konkurs i nie wiem dlaczego. Ani się nie stresuję, ani skupy są całkiem niezłe, ale jakoś nie może mi to odlecieć. A jaki wpływ na to mogło mieć warunki pogodowe? No myślę, że troszkę na pewno miałem warunki, no bo zaraz pytałem, że mi z tego co powiedziałeś, że zaraz pomyśl, żeby się dobre warunki, już widać było po ile skakali zawodnicy. A widzisz jakąś różnicę właśnie między tymi próbami z serii treningowych a konkursowych? Różnice są, ale to takie raczej kosmetyczne, raczej w miarę powtarzalne mam skoki teraz. Tak, a nad czym najbardziej w tym momencie pracujesz? Głównie nad stabilnością najazdu i na to, żeby to odbicie nie było takie szarpane, tylko żeby było czyste. Planem na jutro będą kolejne punkty, czy... Dobre skoki. Chcę skakać dobrze i skakać i latać daleko. Dobrze. Już niedługo Mistrzostwa Świata Juniorów. To jest dla Ciebie impreza docelowa w tym sezonie, tak? No, staram się nie myśleć o tym jako o Mistrzostwach Świata Juniorów, tylko jako o kolejnych zawodach, żeby po prostu nie stwarzać sobie takiej presji. Thank you.